Mam nadzieję, że poznają Państwo tego oto artystę. Zdecydowałem się zaprosić Łukasza, dlatego że Łukasz w pewnym sensie był dla mnie takim mentorem, dlatego że Łukasz jako jedna z pierwszych osób, którą zobaczyłem w internecie, zaczęła nagrywać utwory, nagrywać covery muzyki z Heroesów. Bardzo chciałem go poznać, bardzo chciałem mieć ten zaszczyt, żebyśmy mogli zagrać razem na jednej scenie. Mam nadzieję, że gras, który wykonałeś, był fenomenalny i bardzo Ci dziękuję, Łukasz, że przyjechałeś i oddaję Tobie mikrofon. Dobry wieczór. Dziękuję Ci bardzo, Mateusz, za tak miłe słowa. Mówisz o zaszczycie, że to Ty jesteś zaszczycony, że ja gram razem z Wami, podczas gdy ja wykonuję muzykę z gier niemal wyłącznie w przestrzeni internetowej na YouTubie, a Wy jako Heroes Orchestra tą muzykę przenosicie na żywą scenę i robicie to naprawdę rewelacyjnie, więc jeśli już jest mowa o zaszczycie, to ja się czuję zaszczycony i naprawdę jest mi niezmiernie miło, że mogę z Wami na tej scenie wystąpić. Także serdeczne dzięki i do następnego koncertu razem w takim razie. Oby. Dzięki. Łukasz zaprosił Państwa na drugą część motywem z Heroes 2. My również w drugiej części troszkę do dwójki sięgniemy. Sięgniemy również do czwórki i może coś jeszcze. Zapraszam Państwa uroczyście teraz na drugą część koncertu. Ja na chwilę się chowam, wróci do Państwa orkiestra i dosłownie zaczynamy za dwie minutki.
Tak już z grzeczności zapytam, a ten ostatni to jaki to był zamek? Dobrze. W tym pięknym momencie chciałbym na scenę zaprosić mojego przyjaciela, przyjaciela naszej orkiestry i przyjaciela kompozytora muzyki do gry Heroes of Might and Magic. Spotkaliśmy się już raz z Davidem na tej scenie, dokładnie 14 września, który mam rok? Ten sam. Ubiegłego roku. Tak, David jest kompozytorem, jest aranżerem, pochodzi z Czech. Zajmuje się kompozycją muzyki do gier wideo, również jest nauczycielem gitary. Chciałbym go zaprosić teraz na scenę. David, wiem, że mnie słyszysz, zapraszam. Hello everyone. I just want to say thank you for coming and thank you to Mateusz and the Heroes Orchestra for inviting me for the second time. It's a dream come true for me to play Heroes of Might and Magic music, the music that I've listened to all my childhood, and I basically played the game mainly for the music that it had. So I hope you all will have a wonderful time and that you've enjoyed it so far a lot. Thank you. Thank you.
dice de omnias. Thank you.
Bardzo dobrze Państwu szło z Heroes 3. To teraz Państwo pewnie wiedzą, z której części była ta muzyka ostatnia. Wiedzą Państwo? Tak, bardzo dobrze, klasycznie. Ja w ogóle już jak do kolegów mówię, jakbyśmy w ogóle grali wczoraj, bo Państwo tak dobrze odgadują. No to chciałabym usłyszeć, co usłyszeliśmy. Czy ktoś podejmuje się tego zadania? Dobrze, czekajcie, natura, chaos, śmierć. Tak, i jeszcze jeden był. Jak? Ład. A druga nazwa ładu? Tak, wszystkie już były lol. Okej, okay, fajnie, że Państwo wiedzą, tak. Wszystko się zgadza, gratuluję. Jest mi w ogóle bardzo miło. Dlatego, że to jest dla mnie również taka materia, że nie wiem, ktoś dzwoni do mnie, halo, szybko, słuchaj, ile kosztuje szkielet? O kurde, no nie wiem, ile kosztuje szkielet, złe, źle powiedziałem, nie wiem. Nie wiem, ktoś dzwoni do mnie trzecim, ej, słuchaj, ulepszony bazyliszek, jakie surowce? Mówię, czekaj, stary, chwila, obudziłem się dopiero, 5 drewny, 10 kamieni, 2000. Dobra, dzięki. Że nie, tak, źle nie jest, nikt do mnie dzwoni, ja się zastanawiam teraz, jak mi to w ogóle przyszło do głowy, skąd, nie wiem, nieważne.